Książę arcybiskupie, bardzo dziękuję, że ksiądz arcybiskup zgodził się na rozmowę z portalem Afirmacja. Powrócił ksiądz z Malty, ale właściwie tym, co dzisiaj tworzy ten rodzaj napięcia w nas, w osobach świeckich, w laikacie, jest obserwowanie efektów albo głosów, które pojawiły się po tej fazie rzymskiej synodu. Jest to przedostatnie zgromadzenie synodalne. Czekamy na Jesień 2024 roku, kiedy, kiedy te prace będą już konkludywne. Bardzo dziękujemy również arcybiskupowi za głos, raportu i opublikowanie listu do papieża Franciszka. Dlaczego ksiądz arcybiskup zdecydował się napisać ten list w pierwszej fazie synodu, w pierwszej fazie rzymskiej sesji 9 października? To jest słuszny punkt wyjścia praktycznie. Gdy mówiliśmy i gdy taka była decyzja sekretariatu Synodu, że w tej fazie pierwszej nic nie oceniamy, że, że przyjmujemy tylko relacje takie, jakie są i, i że dopiero w drugiej fazie, czyli w październiku 2024, będzie w osąd co do słuszności takiej czy owakiej tezy, no to w, praktycznie powodem, że mimo to z, postanowiłem zabrać głos, był fakt, że myśmy otrzymali wszyscy ojcowie synodalni i, i wszyscy obecni tam także, wszystkie kobiety. No myśmy otrzymali ponad 360 stron tego niemieckiego raportu dotyczącego ich stanowiska. I można byłoby zamilknąć i, i czekać na bieg dziejów i dopiero za rok odpowiadać na te zawarte w, w tym raporcie tezy, które w, no w, są wysoce kontrowersyjne. Dlatego postanowiłem też zająć głos, nie czekając do 2024 roku i od razu odpowiadając w takim krótkim tekście na coś, co jest bardzo obszerne i, i w, w bardzo mocno uzasadnione z punktu widzenia teologicznego, przynajmniej z takiego, jakie się wydawało w tym CDK, czyli Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich, w, w, słuszne. To, w, co w, praktycznie... Zajęcie głosu było też trochę spowodowane tym, że myśmy to przekazali do sekretariatu synodu, ale potem pomyśleliśmy, że tak lepiej będzie, jeśli ten list pójdzie bezpośrednio do papieża Franciszka żeby, to wszystko nie zostało umieszczone między tysiącami tych wywiadów, wszystkich, wszystkich zdań, opinii płynących ze wszystkich kontynentów, żeby nabrało jakiejś mocy ważkiej. W tym dokumencie biskupów niemieckich, już poza tym, że sam fakt, że nagle jeden episkopat... Jest wyróżniony możliwością takiej publikacji, która dociera do wszystkich uczestników synodu. Ale tym, co jest najbardziej kontrowersyjne, czy to są te kwestie dotyczące samej organizacji, czy ustroju kościoła jako takiego, czy tym, co dotyka doktryny tych najbardziej bolesnych albo czułych elementów jest, związanych z ludzką płciowością, seksualnością, rodziną? To jest jedna i druga sprawa. Jest najpierw ta sprawa strukturalna, metodologiczna, która zakłada poważne przesunięcie ustroju hierarchicznego kościoła w kierunku drugiej władzy w kościele. To znaczy praktycznie to w, w rada świeckich, która która no, miałaby właściwie albo równy, albo nawet wyższy, wyższy poziom i status, ani, aniżeli biskupi. Więc to jest, owszem, to się da tłumaczyć z historią Bismarcka, jeszcze z tych czasów, kiedy utworzono te podmioty właśnie w kościele protestanckim i, i i w Kościele Katolickim, pod zarządem pruskim, gdzie chciano właśnie w większej kontroli poddać wszystkich księży i pastorów. A czemu korzystać z takich dziwnych wzorców, no, kontrowersyjnych wzorców? Tego to ja nie wiem, to znaczy w, praktycznie w, w, przypuszczam, że chodzi o o to pragnienie nabrania większego głosu świeckich aniżeli, aniżeli głosu samych biskupów. A potem jest ta druga przestrzeń, która już nie dotyczy metodologii, ale, ale dotyczy poszczególnych kwestii. Gdy zaczyna się mówić o, o kapłaństwie kobiet, gdy, gdy mowa jest o diakonacie kobiet, o, też tych innych, innych dodatkowych sprawach w, w ustroju kościoła, no to, w, to, w, to wszystko no, zaczyna tracić swój balans. Wprawdzie nie wszyscy biskupi są takiego pokroju, że chcieliby pójść za tymi nowatorskimi pomysłami, bo jest tych pięciu biskupów. Z kardynałem kolonii razem przeciwnych, ale tych przeciwników jest więcej, ponieważ wielu biskupów pomocniczych też się nie solidaryzuje z tą drogą synodalną niemiecką. Ale zabierają głos? Na razie nie zabierają głosu. Przynajmniej ja tak nie słyszałem. I dlatego, i dlatego może sprawa przybiera takiego obrotu, jaki. Jaki ujrzeliśmy na synodzie, że właściwie reakcja na otrzymany dokument ten synodalny niemiecki była licha, a właściwie żadna. Co więcej. A czy, co to oznacza? Jak to, to należy interpretować? To, to, to w, według mnie no, w, efekty tych głosowań były, były całkowicie pozytywne to przy kilku głosowaniach pojawiły się jakieś grupy takie opozycyjne, które nie zgadzały się na te rozwiązania niemieckie, ale tak właśnie nie było głosowania, które nie, nie wygrałoby w każdej, w każdej kwestii, która została postawiona. Ta zmiana antropologiczna to co... Bardzo mocno jest podkreślane dzisiaj przez wielu komentatorów kwestia dotycząca błogosławienia par jednopłciowych, kwestia obecności w kościele osób transpłciowych, które są po tak zwanej zmianie płci czy tranzycji, budzi ogromny, ogromny niepokój, ogromny zamęt doktrynalny. Czy te kwestie również były, przechodziły większością głosu? Czy spotykały się, nie spotykały się z oporem? Nie spotykały się z oporem, być może także dlatego, że, że ta synteza kon, konkluzyjna, właśnie tego pierwszego etapu synodalnego, jest sformułowana w taki sposób, że jedni są za takim poglądem, drudzy są za innym, a trzeci jeszcze inaczej myślą. Przywołał ksiądz arcybiskup w swoim tekście podsumowującym pracę tej fazy synodu trzy ważne głosy. Zacznę od tego, co zacytował ksiądz, ksiądz arcybiskup kardynała chińskiego kardynała Zena. No jest to postać o dużym znaczeniu moralnym w Kościele. Co istotnego ksiądz kardynał Zen mówi w tym, wobec tych zmian? On, on bardzo podkreślał właśnie Niewłaściwą jakoby metodę prowadzenia dyskusji podczas tego, tego synodu. A może braku dyskusji? Nie, przeciwnie. 35 stolików dyskutowało za wzięcie, z, każdym razem według tej, mowy, tej metody rozmowy w Duchu Świętym. No, i, i potem zebrane te głosy i protokołowane, one były przekazywane po kolei 35 razy. Czyli każdy stolik dawał swój protokół, i, i to zostało odczytywane, więc było bardzo nużące. Mocną stroną tej metody rozmowy w Duchu Świętym no było to, że nikt się nie kłócił. Bo bo praktycznie najpierw pierwsza runda to było przedstawienie mojego własnego poglądu na, na temat, który został zapodany. Potem słuchanie tego, co inni mają do powiedzenia na ten sam temat. Ale była możliwość riposty? Odniesienia się? I w końcu, i w końcu do, w możliwość odniesienia się do, do tego, co zostało powiedziane. I protokołowanie tego wszystkiego, więc nie było kłótni, to, to rzeczywiście, tylko kardynał Zen zwraca uwagę na to, że, że ta metoda no, nie prowadzi do prawdziwej dyskusji, gdzie się stawia problem i stara się do niego podejść ze wszystkich możliwych stron, żeby coś z niego wydobyć, co jest z prawdą. Ksiądz kardynał Zen użył takiego słowa, że właśnie ta metoda jest tak prowadzona, jakby organizatorzy oczekiwali i wiedzieli, jakie będą konkluzje, ponieważ oni zbierają te, te końcowe wnioski. To jest raz. Użył nawet mocnego sformułowania, że to obraża naszą inteligencję. Użył słowa manipulacja. Czy uzasadnione są te słowa? No może, może to jest trochę przesadne stwierdzenie, ale, ale jakieś jakieś podejrzenie za tym wszystkim się kryje. To w, w, przy jednym głosie, który był przeciwny, no była ogromna ilość tych głosów. W, pijających zachwytu. Więc to, to nie jest znowu tak proste, powiedzieć, że ktoś się sprzeciwia i tylko on ma rację. Ale w, no coś, coś w tym rzeczywiście jest, że ta metoda, która, która ma być drogą wspólną, drogą z każdym człowiekiem, że, że ona też nie jest doskonała. Ksiądz arcybiskup też postanowił przywołać słowa arcybiskupa Fischera z Australii, który polemizuje z tą nazwą, że to jest rozmowa w duchu świętym. I mówi o czymś bardzo istotnym, że duch święty nie może być przeciwko Chrystusowi, skoro w postulatach drogi synodalnej niemieckiej i tym, co było dyskutowane, są rzeczy sprzeczne z nauką Jezusa Chrystusa. Jak Duch Święty może walczyć z Jezusem Chrystusem? Ten obraz niespójności jest bardzo silnie przemawia do naszej wyobraźni. Tak, on, on stwierdził, że Duch Święty nie może w, mój, mówić przeciwko sobie, czyli praktycznie, że nie może nie może. Poniekąd prowadzić do Herezji przeciwko sobie samemu. I, i dlatego no, głos Ducha Świętego musi zawsze być głosem prawdy. Więc gdyby, gdyby synod miał postanowić coś przeciwnego magisterium kościoła, dotychczasowemu, Magisterium Kościoła, nauczaniu Kościoła. A takie pomysły są. To znaczy, to znaczy że, że nie ma w ogóle to charakteru głosu Ducha Świętego. A przecież wiemy, że takie pomysły się pojawiają. Pomysły się pojawiają, na ile one będą przyjęte. No, Ojciec Święty sprzeciwia się kapłaństwu kobiet, powtarza to, ale to nie ma większego znaczenia. Dla niektórych w Niemczech, którzy uważają, że tak świat się rozwija i, i to nauczanie powinno się też dalej rozwinąć. Głos z kolei biskupa Barona z, z Los Angeles też bardzo mocno podkreśla ten fakt, że zmiana ustroju kościoła jest bardzo groźna. Jest czymś, co, co, co do tej pory nie było stosowane, co do tej pory nie było. W ogóle brane pod uwagę? Tak. W sumie ja przytoczyłem te trzy ekstremalne takie głosy, które pojawiły się krytyczne, żeby nie tyle przekreślić drogę synodalną, czy, czy tą samą synodalność kościoła, bo synodalność kościoła jest czymś pozytywnym, bo Pozytywna jest rzeczą to, że jeden słucha drugiego i przynajmniej stara się oceniać to, co, to, co ten drugi mówi i że, że, że głos Kościoła nie jest głosem rozproszonych atomów, które, z których każdy twierdzi i podaje inną prawdę, bo wtedy nie ma, nie ma Kościoła, nie ma wspólnoty Kościoła. Więc to na pewno samo w sobie jest rzeczą korzystną, że to pojęcie synodalności się przebija, Jakoś w jednych krajach pewnie mniej, w innych więcej, ale że, że ono w, no dobrze wykorzystane może służyć kościołowi i źle wykorzystane może zaszkodzić. Czy jest ryzyko, że będzie źle wykorzystany, albo że ten, ta forma synodu zostanie przechwycona przez tych, którzy dzisiaj chcą dokonać radykalnych zmian sprzecznych z tym, co twierdzi, co mówi, co głosi nauka Kościoła? Ja myślę, że to się nie uda, dlatego, że, że no istnieje papież i istnieje odpowiedzialność papieża, czyli praktycznie Odpowiedzialność kogoś, który jest tym głosem ostatecznym po wysłuchaniu wszystkich innych głosów. I, no i nie może z, zabierać głosów e, takiego, który byłby sprzeczny z oczywistością, sprzeczny z, z nauczaniem Kościoła. Natomiast pojawiają się już. Decyzje, przynajmniej personalne, nominacja na prefekta nie kongregacji, ale już tylko dykasterii. Nauki wiary, kardynał, a biskupa Fernandeza, sprawia, że też należy odbierać jako pewien sygnał, jako pewien głos. No, kardynał Fernandez, arcybiskup Fernandez, dzisiaj ogłasza nam możliwość obecności w kościele, przyjmowania chrztu, bycia świadkiem do ślubu osób transpłciowych, które zakwestionowały Boży Plan Stworzenia swoją decyzją, upodabniając się do osoby płci przeciwnej. To jest coś, z czym nie mieliśmy do tej pory. Do czynienia i co wybiega, jakby przed rozstrzygnięcia synodalne, bo wiemy, że te głosy, takie głosy w synodzie też się pojawiają. Jak to traktować? Prawdę mówiąc, oczekiwałem tego, że do momentu decyzji tej drugiej fazy synodu, czyli do października 2024 roku, nie będą wprowadzane żadne zmiany, skoro mówiliśmy o tym, że że trzeba najpierw rozstrzygnięcia, co jest prawdą, co nie i, i decyzji, wyboru tego, co powinno być przyjęte przez cały kościół. Bo tu w, zasadniczo problem też polega na tym, że rzuca się jakieś dziwne hasła o tym, że każdy może iść własną drogą. To znaczy, że. że Jeden episkopat może takie nauczanie, a inny może inne nauczanie propagować w zależności od, od, od środowiska, od okoliczności. W moim przekonaniu niczego takiego do tej pory nie było. To znaczy każdy, każdy episkopat, każdy kraj no, ma swoje zwyczaje, ma swój język, ma, ma swoją obyczajowość. I w tym sensie plan dusz każdego każdego kościoła może się różnić. Natomiast nauczanie kościoła nie może się różnić. To znaczy, w, czy ono jest w Nowej Zelandii, czy jest, czy jest w Ameryce Północnej, czy Południowej, musi być to jedno i to samo nauczanie. Tutaj wydaje mi się, że to w, problem też polega na tym, że E, Ojciec Święty mówi właśnie o w, inkluzji, czyli o włączaniu do Kościoła wszystkich ludzi bez żadnego wyjątku, e, co w, na pierwszy rzut oka w, zgadza się z ideą powszechności Kościoła, że Kościół jest powszechny, a zatem skierowany do wszystkich. Że orędzie Ewangelii powinno dotykać każdego i, i zyskiwać odpowiedź, taką, lepszą lub gorszą, ale powinno znaleźć to swoją odpowiedź. Sęk tylko przy tym, że, że w przemowie o inkluzji no nie mówi się nic o ocenie. To znaczy w, w ocenie powiedzmy. Czy osób transpuściowych, czy, czy homoseksualnych, czy, w, czy w ponownych o ponownych związkach i Komunii Świętej dla rozwiedzionych w ponownych związkach małżeńskich. Bagatelizuje się tą sprawę. Więc tak jak przed rozpoczęciem tej pierwszej fazy Synodu mówiłem o tym, że inkluzja będzie jednym z poważniejszych problemów, które domagają się rozstrzygnięcia podczas tej fazy. Nic się takiego nie stało. Czyli ta bezwarunkowość inkluzji, która nie niesie za sobą żadnych wymagań, tak, żadnego tak. zmiany życia, nawrócenia. Bo każdy rozumie, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i w tym sensie my wszyscy uczestniczymy też w grzechu pierwo, skutkach grzechu pierwotnego. Nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył w ciągu dnia. Niemniej jednak, no, takie wezwanie do inkluzji wydaje się w ogóle nie tylko negować, ale, ale wprost nie doceniać sprawy oceny samego aktu moralnego. Jesteśmy w taki przeddzień pewnej zmiany pokoleniowej w polskim episkopacie. Czy ten głos arcybiskupa, zdecydowanie stojący na, na, na gruncie nauczania Kościoła prawowiernej nauki katolickiej, czy on znajduje również w tym nowym pokoleniu hierarchii kościelnej, która być może za kilka lat weźmie odpowiedzialność za polski kościół. Czy też jest, czy, czy on będzie właśnie szedł w kierunku tej inkluzji, która nie niesie ze sobą żadnych wymagań moralnych, czy będzie tym, co dziś prezentuje z odwagą ksiądz arcybiskup? Ja myślę, że, że na pewno zrozumienie dla idei tej, tej synodalności, że ono wzrośnie. To znaczy, w naszym pokoleniu ono nie miało takiego znaczenia, bo mówiliśmy, że Kościół jest jeden święty powszechny katolicki i nie było piątego mianownika, który by mówił, że Kościół jest synodalny. Teraz to się pojawiło i i na pewno ci młodsi księża, biskupi będą lepiej rozumieć i, i żyć tą, tą ideą synodalności, czyli razem, wspólnie z, z wymianą tych, z wsłuchiwaniem się w głos drugiego człowieka, bo mówiliśmy o tym, że końcowy rezultat w Polsce tego, tego synodu, Mówił tylko dwie rzeczy. To znaczy, że z jednej strony potrzebujemy trzymać się nauczania Kościoła, i z drugiej strony, że musimy polepszyć relacje duchowieństwa do, do świeckiej i świeckiej do duchowieństwa. To były bardzo proste konkluzje, które są ważne w każdym czasie według mnie. Więc, czy, czy, czy w czy to wszystko poprowadzi tych młodszych księży na bezdroża, to nie sądzę, bo to wszystko są ludzie wyedukowani, mają swój rozum i myślę też, że nie są stosunkowo poddani w presji medialnej, przynajmniej do tego stopnia, żeby stracili kręgosłup katolicki. Tym bardziej, że dzisiaj przed polskim kościołem wyzwanie wobec no, próby podważenia tego, co udało się nam, Polakom, osiągnąć, czyli dobre prawo chroniące życie, dobre prawo chroniące małżeństwo. Mamy to i w konstytucji, mamy to w dobrych ustawach. Dziś słyszymy coraz częściej głosy ze strony establishmentu politycznego, czy tej nowej większości parlamentarnej, że to wszystko należy wywalić do gór nogami. Przeciwnie. To, co, co dotyczy życia i rodziny i co zostało już osiągnięte, jest bardzo dobre. Jeśli, jeśli chcemy to wywracać drogę nogami i pójść drogą po nowoczesności, to znaczy, że chcemy tworzyć zatomizowanego człowieka, który idzie tak, jak tutaj usłyszeliśmy na sali. I idzie w kierunku jak największej przyjemności, jak najmniejszym kosztem. A tym sposobem nie da się żadnego społeczeństwa zdrowego zbudować. Można zbudować każdego pojedynczego człowieka, który będzie zwykłym egoistą i jednocześnie wrogiem drugiego, każdego drugiego, który stoi mu na drodze ale taką drogą lekceważenia życia i rodziny na pewno nie da się zdrowego społeczeństwa zbudować, przynajmniej społeczeństwa, które ma przyszłość.